Przed nami przykład z naszego portalu o równoważnych i nierównoważnych układach równań. Więc ja sobie skopiowałem to. Tutaj zrobimy to zadanie tu i sprawdzimy potem rozwiązanie sobie. Więc tak, nauczyciel Heleny i Roberta dał im układ równań liniowych do rozwiązania. Oboje postarali się go rozwiązać, czego rezultat przedstawiono w poniższej tabeli. Czyli mamy trzy układy równań. Układ nauczyciela, Heleny i Roberta. No i mamy odpowiedzieć na takie pytanie, który z uczniów otrzymał układ równoważny z układem nauczyciela? No i mamy tu przypomnienie. Pamiętaj, że dwa układy równań liniowych są równoważne, jeżeli mają takie same rozwiązanie. No dobrze. Czyli tak, no pierwszym sposobem, którego my tu nie zastosujemy, ale którym można by zrobić to zadanie, to jest rozwiązać te trzy układy równań i popatrzeć, czy rzeczywiście mają te same rozwiązania. Ale nie jest to najszybszy sposób i my spróbujemy zrobić to troszkę inaczej. Może zaczniemy od Roberta. Popatrzmy sobie na równania Roberta i równania nauczyciela. Otóż popatrzmy może na drugie równanie Roberta i drugie równanie nauczyciela. To są równania, które mają takie same lewe strony, ale różnią się stronami prawymi. Zobaczmy. Może przepiszę tutaj, czyli tak, nauczyciel. Minus 7x minus 11y równe 4, a Robert minus 7x minus 11y równe 0. No, czy mogą być dwie liczby x i y, które spełniają te dwa równania? No, wydaje się to niemożliwe, dlatego że wtedy lewe strony są równe, a prawe nie. Czyli formalnie możemy powiedzieć, że możemy odjąć równania stronami, czyli po lewej stronie będzie 0, a po prawej 4. Czyli gdyby te dwa równania miały być spełnione, no to 0 musiałoby być równe 4. No oczywiście 0 nie jest równe 4, to jest równanie sprzeczne. Zatem nie istnieją x i y, które jednocześnie spełniają to równanie i to równanie. Wobec tego na pewno układ Roberta i nauczyciela, te układy nie są równoważne. Innym takim poglądowym sposobem byłoby może wykreślenie tych dwóch prostych w układzie współrzędnych. Może zróbmy to. Tutaj przygotowałem układ współrzędnych. Najpierw nauczyciel minus 7x minus 11y równe 4 i wykreślmy jeszcze równanie Roberta minus 7x minus 11y równe 0. Więc to są układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi, czyli wykresem jest prosta w układzie współrzędnych. Tu jest x, y jednostki, obierzemy 1, 1. Zacznijmy może od równania Roberta, czyli przedstawimy je w postaci kierunkowej. Tak? Czyli x musimy przerzucić na drugą stronę, czyli do obu stron dodajemy 7x i mamy tak, minus 11y równe 7x. Dzielimy przez minus 11 i mamy y równa się minus 7 jedenastych x. Czyli tak, jak x jest 0, to y jest 0. No i co? I może teraz tak, jak x jest 1, to może nie bardzo, x jest 2, to y będzie, tutaj jest 2, minus 14 jedenastych. No 14 jedenastych to jest 1 i 3 jedenastych, no to mniej więcej pewnie, minus 1 i, czyli może napiszę x równe 2, to y równe minus 14 jedenastych, czyli minus 1 i 3 jedenaste. 3 jedenaste to jest troszkę więcej niż 1 czwarta, prawda? Czyli tu jest tak, x równe 2, y minus 1 i tu była połowa, 1 czwarta, no mniej więcej tutaj powiedzmy. No i wykreślmy teraz prostą, która przez te dwa punkty przechodzi. Czyli to jest prosta, która reprezentuje równanie Roberta. Teraz dla nauczyciela minus 7x minus 11y równe 4. No postępując podobnie, czyli dodając 7x do obu stron, mamy minus 11y równe 7x plus 4, y równe minus 7 jedenastych x minus 4 jedenastych. Czyli widzimy, że te proste mają te same współczynniki kierunkowe, zatem będą to proste równoległe. Czyli tu mamy na minus 7 jedenastych i minus 7 jedenastych. No to wykreślę może jeszcze drugą prosto.
Czyli tak, jak x jest 0, to y jest minus 4 jedenaste. Minus 4 jedenaste to jest mniej niż połowa, a więcej niż 1 czwarta, no to gdzieś tutaj. No i co? I może jeszcze x równe, no dobrze, weźmy x równe 2, to y jest minus 14 jedenastych i minus 4 jedenaste, czyli będzie tutaj 4 jedenaste, no mniej więcej tu. No i teraz musimy prostą wykreślić. Mamy dwie proste równoległe. No i coś tu się skrzywiło trochę. No i mamy te dwie proste równoległe, one się nie przecinają, no to znaczy nie ma punktów, w których współrzędne spełniają oba równania. Wobec tego na pewno tę odpowiedź możemy skreślić, na pewno układ równań Roberta nie jest równoważny układowi równań nauczyciela. Teraz przejdźmy do, popatrzmy na Helenę. Otóż pierwsze równanie Heleny i pierwsze równanie nauczyciela są dokładnie takie same. Popatrzmy teraz na drugie równanie. No, drugie równania są inne. Teraz pytanie jest takie, czy w jakiś sposób można z układu równań Heleny dostać drugie równanie nauczyciela. Może przepiszmy układ równań Heleny tutaj, czyli 3x plus 8y jest 0 i minus 4x minus 3y jest równe 4. No i układ, jeszcze równanie nauczyciela, drugie, czyli minus 7x minus 11y jest równe 4. Czy w jakiś sposób możemy z tych równań uzyskać równanie nauczyciela za pomocą jakiejś operacji? No, tu jest minus 7. Gdybyśmy chcieli dostać minus 7x po lewej stronie, to możemy to zrobić na przykład odejmując pierwsze równanie od drugiego. No, jeżeli pierwsze równanie odejmiemy od drugiego, to dostaniemy minus 7x. No dobrze, ale to wtedy musimy odjąć również y. I tu mamy minus 3y minus 8y, czyli minus 11y. A po prawej stronie będzie 4 minus 0, czyli 4. Aha, i widzimy teraz, że mamy to samo równanie. No, że po takiej operacji, która oczywiście nie zmienia zbioru rozwiązań równań, układu równań Heleny, układ równań Heleny staje się taki sam jak układ równań nauczyciela. Czyli drugie równanie Heleny po tym przekształceniu staje się takie same jak drugie równanie nauczyciela. Wobec tego układy równań Heleny i nauczyciela są równoważne. I odpowiedź jest, że, czyli musimy zaznaczyć tak, że tylko Helena. Robert się pomylił gdzieś prawdopodobnie, a Helena ma taki sam układ równań. No i wróćmy do naszego zadania i... Czyli tylko Helena, sprawdźmy odpowiedź. Wspaniale. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.